Gdzieś tam w mojej rodzinie postać profesora Hellera krążyła jako księdza naukowca, który w sposób zupełnie prosty pisze o trudnych rzeczach i warto go czytać dlatego, żeby uzupełnić sobie wiedzę z fizyki, no ponad to, co w szkole jest mówione. Powiem zupełnie wprost, to jakoś tam wpłynęło na moje życie, chociażby w ten sposób, że zacząłem już sięgać po kolejne książeczki i książki już nie patrzyłem na to, czy one są krótkie, czy długie, tylko co tam jest napisane. Michał Heller jest taką osobą, która ma umysł zdecydowanie ścisły, a zarazem jest erudytą. Erudytą, który zna świetnie historię nauki, historię w ogóle, który świetnie radzi sobie też we współczesnej kulturze.